Kochani, druga niedziela Wielkiego Postu, tego ważnego okresu w liturgii Kościoła, ale myślę, że ważnego okresu w życiu każdego z nas. Podejmujemy różne duchowe aktywności, uczestniczymy w różnych nabożeństwach, modlitwach, podejmowaliśmy różne też indywidualne zaangażowania, bo czujemy, że to dla nas jest jakaś szansa, by coś w naszym życiu, wiary, relacji do Pana Boga, do człowieka zmienić, poruszyć, może lepiej coś poznać, zrozumieć. A więc ten czas łaski jest jakimś zaproszeniem także, by jeszcze głębiej wchodzić w dar Słowa Bożego. Dlatego popatrzmy, że w Wielkim Poście ta liturgia, ta codzienna i ta niedzielna jest bardzo rozbudowana, piękne teksty biblijne, które nas zapraszają do wejścia w pewną tajemnicę działania Boga w życiu człowieka. I chciałbym dzisiaj, abyśmy popatrzyli na te trzy teksty, a zwrócimy znowu uwagę głównie na Ewangelię. Ten pierwszy tekst Księgi Rodzaju, gdy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, czy ten krótki fragment z listu do Filipian świętego Pawła, aż wreszcie ta scena przemienienia Jezusa na górze. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to są opisy modlitwy. Modlitwy. Nie będziemy wchodzić w tajniki, jak się zawierało przymierze. Nie chodzi tylko o przemienienie Jezusa na górze, ale zobaczmy, że to jest opowiadanie mówiące o modlitwie. Ewangelia świętego Łukasza, tak często mówimy, że to jest księga modlitwy. Tam w szczególny sposób jest ukazany Jezus modlący się. Aż wreszcie ewangelista w pewnym momencie pisze, że modlić się trzeba stale i nigdy nie ustawać. Modlić się trzeba stale i nigdy nie ustawać. Dzisiaj widzimy, że Jezus zaprasza nie całą grupę, nie cały tłum, ale trzech wybranych uczniów, aby towarzyszyli Mu na modlitwie. Piękne doświadczenie duchowe, do którego ich zaprasza. Oni widzieli Jezusa, że gdzieś chodzi na modlitwę, oddala się na samotność, na pustynię, na górę, na noc całą wychodzi, by się modlić. Dzisiaj Jezus chce, aby Jego uczniowie przyjrzeli Mu się z bliska, by uczestniczyli też niejako w Jego duchowym przeżyciu. I zaprasza ich na górę. Góra w Biblii ma oczywiście jakiś symboliczny sens. Mamy górę Synaj, górę przymierza i przykazań. Mamy Eliasza gdzieś w górze, gdzie spotyka Boga. Mamy też Golgotę, na którą trzeba iść z krzyżem, by dopełnić misji zbawienia świata. Góra jest symbolem spotkania człowieka z Bogiem. Na górę trzeba się wspiąć. Trzeba podjąć wysiłek, trud. Trzeba się zaangażować. Zobaczmy, że to pójście w góry Jezusa z uczniami to nie jest jakiś tam pagórek gdzieś tam w pobliżu. Ta wstawka, którą Piotr proponuje, postawimy tu trzy namioty, świadczy, że to była wysoka i daleka góra. Bo tak normalnie by powiedział, zapraszam was na kolację do mojego domu, teściowe się ucieszy, będziemy mieli gości, lubimy to świętować, cieszyć się, śpiewać. On mówi, nie, postawimy trzy namioty, więc do domu musiało być dosyć daleko, że planował taki piknik na górze z Mojżeszem, Eliaszem i Jezusem. A więc widzimy góra, modlitwa. I czym jest ta modlitwa dla Jezusa? Dlaczego zaprasza Jezus swoich uczniów, tych najbardziej bliskich, wybranych, którym powierza te największe tajemnice swojego serca? Czym dla Jezusa jest ta modlitwa? Modlitwa to życie, to misja, to Jego tożsamość. Nie można by opisać Jezusa bez modlitwy. To byłby obraz niepełny, fałszywy. To jest istota życia Jezusa, modlitwa do Ojca, rozmowa z Bogiem. I zobaczmy, że widzimy, że na tej modlitwie Jezus jest odmieniony. Jest odmieniony. Popatrzmy, modlitwa, która odmienia, przemienia. Zupełnie inaczej będzie Jezus wyglądał w ogrójcu, gdy na modlitwie będzie się pocił
krwią wręcz, tam też będzie odmieniony na modlitwie. Tu mamy relację, że Jezus doświadcza chwały, doświadcza jakiejś przemienienia, dokonuje się, ta modlitwa jest jakimś wielkim działaniem łaski, aż wręcz widocznym na zewnątrz. Popatrzmy, że takie doświadczenia mistyczne to wydają nam się rzeczami bardzo odległymi, wręcz obcymi. Wydają się, że może dotyczą tylko właśnie Jezusa, świętych, ale na pewno nie nas. I zobaczmy dalej, modlitwa jako rozmowa z Ojcem. Rozmowa. Zobaczmy, jak bardzo do życia jest nam potrzebna rozmowa. My musimy się ze sobą spotykać, rozmawiać, komunikować. Potrzeba tej rozmowy z Bogiem, rozmowy, nie tylko monologu mojego. Rozmowy. Po co Jezus się spotyka z Ojcem? Żeby widzieć, kim jest. To jest mój Syn wybrany. To jest mój Syn umiłowany. Kocham Cię. Kocham Cię, słyszy Jezus na modlitwie. On idzie się modlić, żeby usłyszeć, że jest kochany przez Ojca. Kochany przez Bóg. Jest taka książeczka, ktokolwiek ją znajdzie, dziś pewno jest w internecie, ale może w jakiejś jeszcze jest tu może jakaś księgarnia katolicka w Szczecinie, na pewno jest jakaś. Jest taka książka Gerard Loffing, dobrego teologa niemieckiego, jeszcze żyjącego, związanego jakoś z naszym zakonem, napisał taką książkę Modlitwa moją ojczyzną. Ja lubię czasami tylko tytuły używać, bo one są ważne, pokazują pewną istotę. Taka perełka to jest modlitwa moją ojczyzną, modlitwa moim domem. I tak byśmy mogli powiedzieć, u Jezusa jest. Modlitwa jest Jego ojczyzną. Modlitwa jest Jego domem, Jego tożsamością. On bez tej modlitwy nie może żyć. I zobaczmy, że idziemy do nas. Zaktualizujmy ten tekst dzisiejszej Ewangelii Łukaszowej do naszego życia. Mówimy Wielki Post, to czas właśnie postu, modlitwy, jałmużny. I dzisiaj niech wybrzmi troszkę bardziej ten temat modlitwy. Jaka jest moja modlitwa? Jak bym ją opisał? Jak ja się modlę? Spróbujmy zadać sobie kilka pytań, które mogą nam pomóc, gdy wrócimy do domu, podjąć jeszcze lepszą refleksję nad moją modlitwą, ale przede wszystkim nie od gadania o modlitwie modlić się można, tylko trzeba się wziąć i włożyć ręce w ciasto i zacząć się modlić przede wszystkim. Ale kilka pytań może nam pomóc zrozumieć, czym jest i powinna być moja modlitwa. Zobaczmy, czy... No właśnie, mówimy o górze. Jezus wspinał się na górę ze swoimi uczniami. Czy modlitwa mi choć trochę kosztuje? Czy podejmuje choć trochę trudu, zaangażowania, wysiłku na tej modlitwie? Coś, co nie kosztuje, co nie wymaga jakiegoś trudu, zaangażowania, przeorganizowania sobie dnia, tak naprawdę nie ma dla mnie wartości. To ona nie ma znaczenia, taka modlitwa, jeżeli ona jest takim dodatkiem do czegoś. Gdzieś tam wcisnę ją między kolejnym odcinkiem serialu, a rozmową z przyjaciółką, no to może coś się pomodlę. Nie. Modlitwa to wychodzenie w góry. Czy ja wychodzę w duchowe góry? Czy to jest wysiłek, trud, który podejmuję, szczególnie może w Wielkim Poście. Potrzeba tego trudu, zaangażowania. Kolejne pytanie zadajmy sobie. Kogo ja bym zaprosił na moją modlitwę? Tak. Z kim bym chciał porozmawiać i dać świadectwo mojej modlitwy? Czy może się zdarzyło to w moim życiu, że komuś opowiedziałem o tym, jak się modlę? Ja często, gdy chodzę po chorych, rozmawiamy o modlitwie. I wielu mówi, proszę Ojca, ja mam tutaj te wszystkie książeczki, odmawiam. Jedna pani mi mówi, o jak ja się cieszę, że jest Wielki Post, bo ja mam dodatkowe modlitwy. Codziennie gorzkie żale. Może nie śpiewa, ale odmawia, czyta. Drogę krzyżową sobie odmawiam. Nie chodzi, bo ledwo co chodzi, siedzi. Ale jest ta modlitwa. Mówią o tej modlitwie, jak się modlą. To jest coś pięknego. Dla mnie to jest budujące, że ja mogę posłuchać, jak osoby chore, starsze, niedołężne często, mimo wszystko, bo normalny człowiek by powiedział, a co tam, dam sobie spokój, jestem tak schorowany, po co mam się modlić?
One w modlitwie odnajdują ukojenie, nadzieję. Kogo zaproszę na moją modlitwę? Jedna z takich pań mi opowiadała, że opiekowała się swoją wnuczką i brała ją tutaj do kościoła. I siedzieli w ławce, siedziały te panie dwie w ławce. Ta moja podopieczna składała ręce do modlitwy, dziewczynka patrzyła, tak samo jak babcia składała ręce, ale zaczęło jej się nudzić i mówi: babciu, dwie ławki dalej jest twoja sąsiadka. A babcia mówi: módl się. Babciu, dwie ławki dalej ta w różowym sweterku, nasza sąsiadka siedzi. Ona mówi: popatrz na Jezusa. I zaczęła opisywać tę mozaikę z naszego kościoła, mówiąc o Jezusie, który ciebie kocha, któremu możesz powierzyć swoje troski, możesz się do Niego modlić, bo ja się teraz do Niego modlę. Popatrzmy, zaprosić kogoś na modlitwę. Babcia zaprasza wnuczków. Dobrze, potem można się umówić, ty pokaż mi swojego smartfona i razem potem w technologię nowoczesną mnie wprowadzisz, ale ja cię wprowadzę w coś, co w smartfonie nie znajdziesz. Wprowadzę cię w moje spotkanie z Bogiem, w moją modlitwę. Otworzę mój modlitewnik. Powiem, że ta modlitwa była dla mnie ważna w tej, a nie innej chwili. To jest coś bardzo ważnego. Jest taki święty, który może jest bardzo młodzieżowy, Pier Giorgio Frassati, zmarł w 1924 roku. Włoski chłopak, 24-latek, student, zmarł na chorobę Hajnego Medina, z bogatej turyńskiej rodziny. On miał zwyczaj, ten młody chłopak, poza swoimi praktykami długiej, intensywnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, żeby mieć tam siły do spotykania się z ludźmi biednymi. Brał swoich przyjaciół i mówi: chodźcie na różaniec. Rozdawał im różańce i szli w góry na różaniec. Miał takie ulubione sanktuarium, 1159 metrów nad poziomem morza. Oropa się nazywa, Czarna Madonna. My lubimy takie, Polacy, czarne Madonny. W dodatku konkurencja dla Jasnej Góry, bo tam jest figura Maryi, czarna murzynka chyba, albo tak od świec zczarniała, która, legenda mówi, święty Łukasz wyrzeźbił. Naszą namalował, jasnogórską, a tamtą wyrzeźbił. Chyba miał duży warsztat artystyczny po wszystkim. W każdym razie on brał tych swoich przyjaciół: chodźcie do Europy i tam będziemy się modlić. To były wycieczki takie solidne, 1159 metrów góry. To jak Jezus prawie z uczniami. Popatrzmy, kogo zaproszę na moją modlitwę. Kiedy ostatnio wziąłem do samochodu moją rodzinę i zawiozłem do Częstochowy, żeby się pomodlić? Kochani, to jest wiara. To nie gadanie, że masz się zachowywać tam albo inaczej. Ale zaproś do swojego świata duchowego. Do twojej wspólnoty zaproś. Ostatnio dwie panie nowe się zgłosiły do naszej wspólnoty apostolstwa modlitwy. Zaproś kolejną sąsiadkę. Pokaż, że jesteśmy otwarci, jak się modlimy, co jest dla nas ważne, jakimi wartościami żyjemy. Kolejne pytanie: co się dzieje na twojej modlitwie, na mojej modlitwie? Jakie wewnętrzne poruszenia się dokonują? Kochani, jak my często myślimy, że na modlitwa to ja mam coś przeczytać, powiedzieć, ale tak naprawdę nic się na niej nie dzieje, ale to niedobrze. Może się źle modlimy. Święty Paweł podpowiada nam, że to Duch Święty ma nas poruszać na modlitwie, a więc nazywajmy te poruszenia. Co się dzieje? Mam doświadczenie pokoju, radości, wzrasta moje zaufanie do Pana Boga. Te słowa, które wymawiam, może różaniec, może koronka, dają mi jakąś nadzieję, siłę. Nazywajmy te poruszenia, nazywajmy te emocje, bo to sam Bóg prowadzi mnie przez tą modlitwę i zaprasza do spotkania z Nim. A może gdy widzimy jakieś poruszenie, jak Piotr, jesteśmy zaskoczeni. Ojejku, Jezus odmieniony. Bóg do mnie mówi: Boże, na miły Bóg, jeszcze coś się stanie, może stygmaty zaraz będę miał. Nie chcę tego. Nie. Bóg na każdej modlitwie chce do mnie mówić. Zakonnica, która uczyła mnie do pierwszej komunii świętej, święta Felicjanka, powiedziała nam kiedyś taką prostą katechezę o modlitwie, a na koniec mówi tak:
Na koniec waszej osobistej modlitwy zostawcie minutę na ciszę i słuchajcie Boga, co do was mówi. Ja tak na nią patrzę i mówię, o, co ona chce ode mnie. Wziąłem taki wielki budzik, postawiłem sobie, klęczałem, wszystkie moje modlitwy pobożnie odmówiłem, jak dziecko przygotowujące się do pierwszej komunii. I patrzę, jak ta minuta idzie w ciszy. Ona trwała z godzinę dla mnie. Patrzyłem tą sekundową wskazówkę, co Bóg powie, jej, on coś do mnie powie. Nic nie usłyszałem, byłem w takich nerwach, ale nauczyła mnie czegoś jednego. Otworzyła oczy, że Bóg może do mnie mówić, ja nie muszę Go zagadywać. Ja przychodzę na modlitwę, żeby Go słuchać, żeby usłyszeć, jesteś moim dzieckiem umiłowanym, kocham Cię. Jesteś dla mnie ważny, Twoje życie takie, jakie jest. Chcę otoczyć miłością, chcę Cię prowadzić. To trzeba usłyszeć na modlitwie, a więc trzeba ciszy, milczenia, zapragnąć tego milczenia, może w Wielkim Poście bardziej niż kiedykolwiek. Czy modlitwa pomaga mi poznać Boga? Czy moja modlitwa pomaga mi poznać mnie, moje życie, moją historię zrozumieć? Po to się modlę, żebym wiedział, kim jestem, żebym odkrył moją tożsamość, moją misję, moje powołanie. Aż wreszcie, kochani, pamiętajmy, że trzeba zejść z góry. Przychodzi chwila, że trzeba zamknąć Biblię. Przychodzi chwila, że trzeba odłożyć różaniec i zacząć żyć. I to jest też bardzo ważne. Jak przełożyć moją modlitwę na codzienność? Ja inaczej już patrzę na mojego męża, na moją żonę. Przed chwilą patrzyłem na oblicze Boga. Teraz patrzę na moją żonę i mówię, Boże, jaki Ty jesteś piękny, bo moja żona jest stworzona na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Jaki Ty jesteś, Boże, piękny. Patrzę na dzieci, wnuki, na tą sąsiadkę, która może uprzykrza mi życie, ale wychodząc z modlitwy, ja już nie mogę być arogancki, nie mogę być nieuprzejmy. Ja muszę powiedzieć dzień dobry, w czym pomóc? Idę do sklepu, może coś Pani kupić. Modlitwa musi wchodzić w moje życie, przynosić owoce w moim życiu. I święty Paweł dzisiaj zachęca nas. Stójcie mocno w Panu umiłowani. Stójcie mocno w Panu umiłowani. Co to znaczy? Mam Cię okopać? Mam stanąć na jakimś betonowym cokole, przywiązać się do słupa? Nie. Mam stać się człowiekiem modlitwy. Silnej modlitwy, silnego zaangażowania, trudu modlitwy po to, by nie stracić wiary. Przeczytam jeszcze pierwszy fragment, który nam umknął, bo mieliśmy krótszy tekst. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Ja nie mogę mieć dążeń przyziemnych. Jako dziecko Boże muszę trzymać się krzyża, a nie wzgardzić krzyżem Chrystusowym. To jest modlitwa. Stójcie mocno w Panu umiłowani. Amen.